Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie ze stadionu Grocklinu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. 91 dni po triumfie nad Manchesterem City przyszedł czas na spotkania w trzeciej rundzie Pucharu UEFA. Dzisiaj nasi piłkarze, debiutanci w Pucharze UEFA i jedyny zespół, jaki nam w Europie w tej chwili pozostał, Grocklin, mierzy się z Girondins de Bordeaux. Witamy Państwa serdecznie, przed mikrofonem Maciej Iwański, a naszym gościem i Państwa ekspertem były bramkarz reprezentacji Polski, trener bramkarzy w kadrze U21 Adam Matysek. Dzień dobry Państwu. Piłkarze obu zespołów wychodzą na murawę, a oto składy obu drużyn. Bordeaux w bramce Ramé, z dwójką Dzemali, z trójką Caneira, z szóstką Giurietti, z siódemką Eduardo Costa, z ósemką Celades, z jedenastką Riera, z czternastką Fontuno, z dwudziestką siódemką Planis, z 29 numerem Chamakh i z 36 Mavuba. Oto ławka rezerwowych, na niej 7 piłkarzy i trener Bordeaux, Michel Pavon, były piłkarz tego klubu. A teraz czas na naszych piłkarzy. Grocklin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. W bramce numer 1 Liberda, z dwójką Mynarz, czwórką Kryżanac, siódemką Piechniak, dziewiątką Rasiak, z jedenastką Wieszczycki, piętnastką Kozioł, osiemnastką Pawlak, dziewiętnastką Sedlaczek, dwudziestką Moskała, z dwudziestką dwójką Mila. Kapitanem Grocklinu Tomasz Wieszczycki, kapitanem Bordeaux Ulrich Ramé, bramkarz tego zespołu, to ławka rezerwowych Grocklinu, tylko 5 piłkarzy, trenerem naszego zespołu Słowak Duszan Radolski, tylko 5 piłkarzy, są kłopoty, znają Państwo już świetnie te wszystkie perypetie zdrowotne, przede wszystkim dwóch zawodników, którzy ostatecznie znaleźli się w składzie, Sebastiana Mili oraz Iwicy Kryżanaca. Podkreślmy to z całą stanowczością. Czyn Kryżanaca, jego ogromna chęć do gry i to, że w końcu jest jednak w składzie, pomimo potwornego bólu, to naprawdę coś, co zasługuje na wielki aplauz przed tym spotkaniem. Adam, trzecia runda Pucharu UEFA. Jak myślisz, czy piłkarze Grocklinu przestraszą się rywali? Bo przez te 91 dni żyliśmy tym meczem, czekaliśmy na niego, zastanawialiśmy się, jak zagra Grocklin, w jakim zestawieniu personalnym i w jakim nastawieniu psychicznym. Jak sądzisz, kto jest faworytem tego meczu? Jest tutaj z małą różnicą. Bordeaux już jest w trakcie rozgrywek. Grocklin, wiadomo, po okresie przygotowawczym może się okazać właśnie, że te napięcie, które towarzyszyło zawodnikom z Bordeaux podczas ostatnich meczy ligowych, są już przygotowani do występów w pucharze. Grocklin, wiadomo, po okresie pierwszy raz ma okazję rozegrać bardzo ważne spotkanie, jak dla klubu, dla całego regionu i miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzą. Oczy całej piłkarskiej Polski zwrócone są na Grodzisk Wielkopolski, na tych piłkarzy, którzy teraz w takim swoim magicznym kółeczku, jak zawsze przed każdym meczem, koncentrują się, mobilizują się. To są zawodnicy Bordeaux, a to sędzia główny tego meczu, Austriak Stefan Messner. Jego asystentami są także Austriacy Markus Maier i Herbert Kren. Arbitrem technicznym jest Wolfgang Sowa. Już za chwilę wybije godzina 18. Już za chwilę sędzia główny rozpocznie rywalizację pomiędzy Grocklinem a Bordeaux. Mariusz Liberda ucałował słupek. W tej chwili widzą to Państwo. Przeżegnał się kilka razy. Ulrich Ramé tylko głęboko odetchnął. Zobaczymy, który z bramkarzy będzie miał dzisiaj więcej pracy. Rozpoczęliśmy grę. Mila na prawo do Piechniaka. Pierwsze podanie niecelne, przejął je Giurietti. Mavuba, Piechniak starł się z Giuriettim, leży na boisku Giurietti i za chwilę Fontuno zapewne wybije piłkę poza boisko. Nie, kontynuuje grę, Chamakh traci piłkę. Kryżanac do Piechniaka, ale za chwilę Piechniak wybije piłkę poza boisko. Pierwsza interwencja medyczna będzie niezbędna w tym spotkaniu. Frank Giurietti, być może zobaczymy to na powtórce. Po starciu z Piotrem Piechniakiem, chyba przypadkowym uderzeniu, padł na murawę i nie podnosi się lewy pomocnik Bordeaux. O, wymowne gesty w kierunku Piotra Piechniaka. Zdaniem Giurietiego wybitnie nie pomyślał prawy pomocnik Grocklinu w tym starciu. Rozpoczęliśmy grę, ale już szybko ona została przerwana. Wezwani Noszowi w tej chwili na boisko, za chwilę Giurietti opuści murawę, jednak o własnych siłach prawdopodobnie wróci za chwilę do gry. Wypełniony stadion w Grodzisku Wielkopolskim, 4400 kibiców ogląda to spotkanie. Grocklin ma zacząć ostrożnie, ma zacząć spokojnie, ale tak samo mają postąpić Francuzi. Czy Twoim zdaniem, Adam, czekają nas w pierwszych kilkunastu minutach takie piłkarskie szachy? Ja myślę, że Grocklin nie jest jeszcze przygotowany na to, żeby uderzyć od samego początku z dużym natarciem, postawić pod ścianą zawodników Bordeaux, ale miejmy nadzieję, że początek na pewno będzie bardziej badawczy z obu stron. Piechniak,
Jednak podniesiona chorągiewka asystenta, piłka dla zawodników Girondins Bordeaux. Grzegorz Rasiak. Były spekulacje, czy wystąpi w tym meczu. Ostatecznie jednak na niego zdecydował się Duszan Radolski. Między innymi dlatego, że obrona Bordeaux, oto właśnie trener Groklinu, składa się z piłkarzy niezbyt wysokich. Rasiak przewyższa ich o głowę. No i ponieważ Groklin ma grać głównie bokami, ma atakować skrzydłami, więc te piłki adresowane w pole karne do Grzegorza Rasiaka mają przynieść skutek w postaci bramki. Wieszczycki wślizgiem ofiarnie, ale Eduardo Costa przewracany w tym starciu, w tej walce o piłkę przez Wieszczyckiego. Zobaczmy, trafił piłkę Tomasz Wieszczycki, ale także powalił na ziemię Eduardo Costa. Faul dla Bordeaux. Pierwsze gwizdy na stadionie Groklinu. Eduardo Costa na lewo do Riery, przerywa Mynarz, Piechniak. Teraz Piechniak faulowany przez Żuriettiego. Bardzo dokładny, bardzo skrupulatny w tych pierwszych minutach jest sędzia. Igor Kozioł do Križanaca. Przypomnijmy, zastrzyki przeciwbólowe w ostatniej chwili. Decyzja o tym, że chorwacki obrońca wystąpi jednak w dzisiejszym meczu. Križanac spokojnie do Pawlaka. Mariusz Pawlak, Rasiak, Piechniak, ale stracił tę piłkę. Ramę. Mawuba. Za mocno do Riery z autu Groklin. Radek Mynarz. Mariusz Pawlak. Iwica Križanac. Sedlaczek. Križanac, Wieszczycki. Długa piłka na lewo, ale przejmują ją gracze Bordeaux. Eduardo Costa, ofiarnie Moskała. Mamy piłkę, Tomasz Wieszczycki. Križanac w kierunku Moskały. Jednak z autu w tej chwili rozpoczną grę goście. Dżemali. Oto Michel Pavon, trener Bordeaux. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest spotkanie numer jeden dzisiejszego dnia dla Francuzów. Oni mają cztery zespoły w pucharze UEFA. Niezbyt rozpisują się o drużynie Groklinu, o tej rywalizacji z Bordeaux. Mało tego, Francuzi są bardzo pewni tego, co będzie się dzisiaj działo na europejskich stadionach, w tych meczach, w których biorą udział ich zespoły. Twarda walka w środku boiska. Wieszczycki do Piechniaka. Piechniak jest szybki, czy szybszy od Żuriettiego? Tak, Piechniak do środkowania. Rasiak mija się z piłką. Jeszcze Tomasz Moskała. Pierwsza dobra okazja dla Groklinu. Moskała. Będziemy mieli pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny. Francuzi są bardzo pewni tego, że już dzisiaj ich cztery zespoły zapewnią sobie grę w czwartej rundzie Pucharu UEFA. My mamy nadzieję, że przynajmniej jedna z nich będzie miała mocno skomplikowaną sytuację i będzie to Bordeaux. Mila, pierwszy rzut rożny. Lewa noga, dośrodkowanie reprezentanta Polski. Wybijają piłkę gracze Bordeaux. Szamak traci piłkę. Mila przewrócił się. Eduardo Costa. Riera. Przy nim blisko Križanac, nie odpuszcza twardo chorwacki obrońca. Out dla Bordeaux. Jak oceniasz te pierwsze 5 minut, Adam? Podoba mi się sposób grania Groklinu, teraz nawet po tej akcji, gdzie stracili piłkę. Bardzo szybko się organizują i tutaj akurat Bordeaux nie przeprowadziło zbyt szybkiego ataku, ale organizacja jest na razie ok. No i ta jedna sytuacja, w której Rasiak nie dostał piłki, ale bardzo dobra akcja. Planuje już do Dżemalego, ten pod pole karne, Fonduno, zatrzymał go Sedlaczek, Moskała, Mila, ale tutaj był spokojnie interweniujący Marc Planus. Jeszcze Fonduno, Moskała, niebezpieczne zagranie Gwinejczyka i mamy rzut wolny. Jeszcze raz ta sytuacja, on nie dotknął Moskały. Ale jednak sędzia zdecydował się na faul. Ale samo wejście już świadczyło o tym, że sędzia zagwiżdża rzut wolny. Piłka od Sedlaczka pod pole karne. Twardo walczył Rasiak. Eduardo Costa. Pawlak i Kozioł. Przez chwilę było groźnie. Nie przejął jednak piłki Salades. Piechniak, Piechniak do Rasiaka, ale napastnik Groklinu był na spalonym. Spokojna, ostrożna gra z obu stron.
w tych pierwszych minutach. Tak zresztą miało być. Dusan Radolski wyraźnie powiedział podczas odprawy przed tym meczem, że nie warto atakować na hura, nie warto rzucać wszystkich sił już w pierwszych minutach. Te dwa zespoły muszą się poznać, muszą się wypadać, muszą wiedzieć wzajemnie, na co je stać. Chociaż oczywiście marzy nam się taki początek, w którym Groklin szybko zdobędzie bramkę. Szamak faulowany przez Kozioła. Bardzo, bardzo dokładny jest sędzia. Eduardo Costa. Mavuba. Planus. Podbiegał do niego Sebastian Mila. Planus, pole karne. Krijanac asekurował to podanie. I pierwsze wyjście z bramki. Odważne, ładne Mariusza Liberdy. Tak, zgadza się. Co bardziej już było widać, że obrońca przepuści tą piłkę do Mariusza i troszeczkę może wcześniej mógł wyjść do tego podania. Pawlak. Menaż. Jeszcze raz Pawlak. Nie kwapią się zbytnio do ataku Grodziszczanie. Krijanac. No i widać, że jak na razie Fonduno przy piłce. Nasi zawodnicy szukają bardziej jakiegoś długiego podania do napastników, aniżeli indywidualnych rajdów środkiem boiska. Fonduno z prawej strony, czy zdąży? Krijanac przejął piłkę, Gwinejczyk, ale od bramki Mariusz Liberda. Takim grymasem twarzy skomentował tę sytuację Fonduno. Widać, że Krijanac ma jakieś problemy, widać, że nie jest w pełni sił, bo normalnie nie dopuściłby Fonduno do tej piłki. No zgadza się, tym bardziej, że gdzieś w podświadomości na pewno ma te ostatnie godziny przed meczem, że musiał się jednak poddać jakimś zabiegom medycznym i kilka zastrzyków na pewno lub tabletek jakichś przeciwbólowych, które umożliwiły mu ten dzisiejszy występ. Ale jest dopiero początek meczu i Bordo nie stwarza aż takiego zagrożenia, żeby mógł wykazać się lub popełniać błędy, dlatego trzeba poczekać do... Jak sytuacja się rozwinie na boisku. Zaniepokojony Dusan Radolski. Przed chwilą prosty błąd Tomasza Moskały przy wyrzucaniu piłki z autu. I straciliśmy ją. Z autu rozpoczęło Bordeaux. Riera ucieka lewą stroną, Jurietti. Do niego podanie. Jest Menaż. Walczy w ślizgiem. Zatrzymał tę akcję Francuzów. I goście rozpoczną grę wyrzutem z autu. Jurietti jest lewym pomocnikiem Bordeaux, chociaż to lewym obrońcą, chociaż to nominalny pomocnik. Teraz właśnie Frank Jurietti do środka. Mila przejmuje piłkę, jest szansa na kontratak. Moskała, blisko niego Dżemali. Moskała, Dżemali, wycofanie do ramy. I spokojna interwencja kapitana Girondin de Bordeaux. Wieszczycki oddaje piłkę Pawlakowi. Kozioł. Menaż. Radek Menaż do Krijanaca. Czy zobaczymy kolejne długie podanie? Nie, tym razem krótko do Wieszczyckiego. Ponownie Iwica, Krijanac. No i teraz widzieliśmy próbę odnalezienia jednego z piłkarzy Groklinu gdzieś tam w rejonach pola karnego Bordeaux. Próbę nieudaną. Kozioł. Mądrze, krótko do Menaża. Pawlak. Bardzo zdyscyplinowany taktycznie jest zespół Bordeaux. Tak, zgadza się, to widać już. Teraz błąd Piechtek, czy zdąży Piechtek w polu karnym? Piechtek! I brawo broni! Ale... Gol! Nie! Nie, proszę Państwa, nie ma bramki! Już chwilę przed strzałem Sebastiana Mili. Było widać, zobaczmy. Spalony. Adam, jak sądzisz? Trudno powiedzieć, z tego ujęcia akurat nie mogliśmy zobaczyć dokładnie. Jak był spalony, to bardzo minimalny. No sędzia musiał... Piechtek wyłożył piłkę idealnie Moskale. Znakomicie obronił ramę. Mila skierował piłkę do siatki, ale... No cóż, zdaniem sędziego, zdaniem asystenta, był spalony w tej sytuacji. My mamy poważne wątpliwości. Zgadza się, tym bardziej, że jednak w ostatnim momencie zawodnik Bordeaux pojawił się nam przed Moskałą. Proszę Państwa, Moskała ucieka lewą stroną, wyprzedza Dżemalego i teraz, no nie wiem, wydaje się, że był chyba na równi z Caneirą.
Piłkarze Bordo byli jednak bardzo pewni, że udało się złapać Moskałę na spalonego. Od razu podnieśli ręce i spojrzeli w kierunku sędziego asystenta. No cóż, 11 minuta gry, jest 0-0. Wydaje mi się, że przy tej sytuacji, gdyby sędzia puścił akcję i bramka by padła, też by zawodnicy Bordo nie mogli mieć żadnych pretensji. Akurat sędzia podniósł chorągiewkę i szczęście się do nich uśmiechnęło, ale jest to ostrzeżenie, że Groklin chce wygrać i zaczynają dominować na boisku. Dwie akcje z przodu, podanie do Rasiaka minimalnie niecelne, po którym mogła być bramka i teraz ten gol w kontrowersyjnych okolicznościach nieuznany. Groklin, mamy nadzieję, że tak będzie do końca meczu, będzie groźny w ofensywie. Cóż, wracając jeszcze do tej nieuznanej bramki, przepisy UEFA są jasne, promuje się grę ofensywną, więc zgodnie z duchem gry naszym zdaniem powinniśmy prowadzić. No cóż, jeszcze będziemy długo dyskutować po meczu, w przerwie, także nad tą sytuacją. Tymczasem Eduardo Costa nieprecyzyjnie, piłka odbita od sedlaczka, Piechniak. Oszukał go Giurietti. Eduardo Costa. Brazylijczyk ma piłkę blisko nogi. Fonduno w walce z trzema naszymi piłkarzami. Faulowany przez Igora Kozioła. Pascal Fonduno i Igor Kozioł. Tak się walczy w trzeciej rundzie Pucharu UEFA. 13 minuta meczu za nami. Fonduno. Doskonale technicznie gra Fonduno. Teraz ponownie zatrzymany przez Kozioła, tym razem bez faulu. Wieszczycki, Kozioł. Zabrał mu piłkę Selades. Mavuba. To prawda, że pomocnicy Bordo to naprawdę dobrzy piłkarze. Riera. Hiszpan walczy z Menarzem. Riera, Szamak. Menarz spokojnie, skutecznie do Liberdy. Eduardo Costa, teraz Selades przy piłce, do Szamaka, Križanac odpuścił te słodkie wierzyczy, Szycki groźnie, Szamak w polu karnym, Liberda! Nieporozumienie w drużynie Groklinu. Ale troszeczkę długo trwało wyjście, Mariusz miał piłkę przy nodze i zawodnik Bordo zmusił go do tego, żeby tą piłkę wybił. Zobaczmy, podanie do Szamaka, wydawało się, że za chwilę Szamak strzeli. Wmieszał się jednak w to wszystko Mariusz Pawlak. Eduardo Costa, przy nim Sebastian Mila, jednak sprytnie Costa, dobra akcja Bordo, Pawlak, czy zatrzyma Fonduno, tak, Mila, Sedlaczek do Wieszczyckiego, Wieszczycki schodzi na lewą stronę, w kierunku Moskały, ale piłka opuściła już boisko. I aut dla Bordo. Pierwszy kwadrans za nami w posiadaniu piłki. Delikatna przewaga naszego zespołu. Wieszczycki. Ofiarnie walczył Križanac w środku boiska. Piechniak teraz faulował Rierę. Rozpoczną bardzo blisko linii środkowej piłkarze Michela Pawona. To jeszcze raz nieczyste zagranie Piechniaka. Eduardo Costa. Wieszczycki przecina to podanie. Moskała. Mila. Mila do Sedlaczka. Ten mądrze do Rasiaka. Rasiak do Moskały. Moskała czy szybszy od Planisa? Chyba był faulowany, nie, od rzutu rożnego. Groklin, dyskobol, jak rodzisk Wielkopolski. Ale z dobrej strony pokazał się Tomasz Moskała. Troszeczkę teatralnie, ale bardzo dobra akcja. Zgranie Rasiaka głową na pełnym biegu. Rzut rożny dla Groklinu. Sebastian Mila. 17 minuta meczu, dośrodkowanie, wyskakuje Igor Kozio i nie ma gola.
Rzut rożny dla Groklinu. Zobaczmy, co się stało przed kilkunastoma sekundami. Kozioł. Piłka odbita od Rasiaka, ale tam był w bramce Mavuba. Środkowy pomocnik Bordeaux, młodziutki zawodnik. Zaledwie 20-letni Antonio Mavuba ratuje Bordeaux. Mila krótko z Moskałą. Jeszcze raz Mila, trafił chyba w rękę Szamaka. Ale sędzia nie przerywa gry, asystent nie podniósł chorągiewki. Już to nie jest tak dobra sytuacja. Pawlak do Piechniaka, spalony. Ale kompletnie nie zgadza się z tym Piotr Piechniak. Spójrzmy. Wydaje mi się, że nie było spalonego. Czterokrotnie już łapani na spalonych nasi zawodnicy. Jeszcze nie było nawet okazji do takiej interwencji sędziego ze strony drużyny Bordeaux po akcji piłkarzy Michela Pawona. Planus. I Mariusz Liberda. Jak na razie tylko dwa gole wpuszczone w sześciu występach na europejskich stadionach Mariusza Liberdy. Radek Menarz. Pawlak. Moskała. No i mamy kolejny rzut rożny. 18 minuta meczu. Coraz lepiej wyglądają akcje Groklinu w ostatnich kilku minutach. Stwarzamy zagrożenie pod bramką Ulricha Ramé. Sebastian Mila. Czwarty rzut rożny dla naszego zespołu. Może znowu będzie groźnie, może zdobędziemy bramkę. Mila! Wybijają piłkę goście. Jeszcze Riera powstrzymał piłkę przed tym, aby dostała się pod nogi Iwicy Križanaca, który teraz oddaje ją Sedlaczkowi. Dośrodkowanie! Niebezpieczne zagranie Grzegorza Rasiaka. No jakby w taki sposób umieścił piłkę w bramce. Zobaczmy, przewrotką Grzegorz Rasiak to byłby gol roku. No tylko, że tej bramki by nie było. Był blisko Rasiaka Frank Giurietti, a sędzia zinterpretował takie zachowanie naszego napastnika jako grę faul. Michel Pavon. Nie wiem, na co stać drużynę Groklinu, ale musi wzbudzać respekt wyeliminowanie Herty i Manchesteru City, powiedział przed tym spotkaniem 36-letni trener Girondins de Bordeaux, Menarz. Piechniak, Mila, Menarz, będzie okazja, Piechniak, ponownie do Menarza, nie wrzuca piłkę w pole karne, Piechniak, Ramé. Ramé wypuszcza piłkę z rąk, ale był przy tym faulowany. Radość kibiców taka, jakby sędzia pokazał co najmniej na rzut karny. Zdaje się, że tak zinterpretowali zachowanie arbitra kibice Groklinu. 19 minut. Adam, możemy już chyba powiedzieć, że nie widać po piłkarzach Groklinu tego, że Bordeaux gra już od stycznia, a dla nich to jest pierwszy poważny mecz w tym roku. No to fakt. To jest właśnie ta sytuacja, o której rozmawialiśmy przed meczem, że może się okazać, że ta adrenalina, którą już mają piłkarze Bordeaux, może brakować Groklinowi, ale okazuje się, że po 20 minutach Groklin stworzył więcej sytuacji i mógł strzelić jedną lub drugą bramkę. Mavuba niecelnie przejmuje piłkę Pawlak pod naszym polem karnym. Do Wieszczyckiego. On najlepiej zna styl gry Francuzów. Występował w drużynie Le Havre. Rasiak do Mili. No, ale skutecznie Caneira. Piotr Piechniak za chwilę wrzuci piłkę z powrotem do gry. Menarz. Menarz mądrze, ale nie było tam Piechniaka w tym miejscu, w którym posłał piłkę czeski obrońca dyskoboli. Oto Piotr Piechniak, jego dobre wejście w meczu z Hertą tutaj w Grodzisku Wielkopolskim miało ogromny wpływ na wyeliminowanie niemieckiego zespołu. Teraz Piechniak ma to
o czym marzył, o czym mówił, grę od początku spotkania, ale nie oszukujemy się, także trochę dlatego, że kontuzjowany jest Marcin Zając. To jest ten problem Duszana Radolskiego. Niewielka alternatywa dla tych piłkarzy, którzy w tej chwili są na boisku. Riera. Celades. Eduardo Costa. W pole karne. Dobrze Križanac. Sedlaczek do Mili. Przy Mili jest Mavuba. Przez chwilę szukał piłki wzrokiem w powietrzu. Reprezentant Polski. Ostatecznie piłka dla Bordeaux. 22 minuta gry. 1/4 tego pierwszego meczu za nami. 0-0. Kilka dobrych sytuacji ze strony naszego zespołu. No i nieuznana bramka Sebastiana Mili w 11 minucie gry. Mavuba. Giurietti. Celades. Do Szamaka. Križanac. W powietrzu jest doskonały. Moskała i Szamak. Waleczny Tomasz Moskała sprawił, że piłka pozostaje w posiadaniu naszego zespołu. Faulowany przez Szamaka. Krótko Sedlaczek do Križanaca, ten do Pawlaka. Rasiak próbuje urwać się obrońcom, do niego piłka. Jak w ferworze walki Rasiak zahaczył Kaneirę. Piłka dla Bordeaux. Spójrzmy. Faulowany Kaneira przez Rasiaka. Dziemali. Eduardo Costa. Fonduno. I Sedlaczek. Faul czeskiego piłkarza. Powalony na ziemię Gwinejczyk przez Sedlaczka. Kaneira. Szanują piłkę zawodnicy Bordeaux. Tak, nie pozbywają się szybko piłki. Chcą... wrażenie mamy, jakby chcieli jedną dobrą sytuację przygotować do strzelenia bramki. Agresywnie gra Groklin i to im troszeczkę przeszkadza. Moskała teraz z prawej strony boiska przy Giuriettim. Utrzymuje się przy piłce Francuz. Celades. Teraz hiszpański pomocnik Bordeaux do swojego rodaka Riery. Lewa strona boiska, ale fatalne dośrodkowanie Alberta Riery. To piłkarz, któremu rzadko zdarzają się tak kiepskie dośrodkowania, a na Państwa ekranach ludzie na ławce rezerwowych Groklinu, między innymi menedżer klubu z Grodziska Wielkopolskiego Joanna Drzymała. Od bramki Liberda. Nie miał jak na razie dużo pracy. Zgadza się, Bordeaux nie zmusza defensywy Groklinu do zbyt dużego wysiłku i tak samo Mariusz nie ma dużo pracy. Piechniak z lewej strony boiska. Teraz Moskała z prawej. Na taki pomysł wpadł Duszan Radolski. Widać, oglądał ostatnie występy reprezentacji Polski. Teraz Piechniak miał sobie coś do wyjaśnienia z zawodnikami Bordeaux. Zdaje się, że z Pascalem Fonduno. Podejrzewam, że ta zmiana spowodowana jest Moskała przychodząc na prawą stronę. Dwie akcje bramkowe były z prawej strony, także wydaje mi się, trener uznał, że ta strona jest słabsza i Wszędobylskiego, szybkiego Moskałę przeniósł na prawą stronę. Rasiak i Mila. Teraz wydaje się, że sędzia troszeczkę pochopnie podjął decyzję o odgwizdaniu rzutu wolnego. Nie mogło być sytuacji bramkowej. Rasiak musi oddać piłkę. Musimy cofnąć grę do tego momentu, w którym Celades faulował Rasiaka. Sebastian Mila. 22-letni pomocnik reprezentacji Polski Groklinu wrzuca piłkę w pole karne. Ramę wychodzi z bramki. No i nieporozumienie teraz z Kaneirą. Rzut rożny dla Groklinu. Błąd bramkarza, no nie powinny wychodzić do tego dośrodkowania. Tym bardziej, że jeszcze dwóch obrońców miał przed sobą i gdyby ktoś ruszył tą piłkę, prawdopodobnie byłaby bramka. Wielu piłkarzy Bordeaux pod własną bramką. Teraz Sebastian Mila będzie dośrodkowywał oczywiście lewą nogą. Mila! Ramę. Pawlak, nie było faulu na Fonduno. Sedlaczek do Rasiaka w pole karne. Od bramki Ramę
ale sędzia boczny troszeczkę zbyt późno podniósł chorągiewkę, bo dokładnie przed sekundą i troszeczkę nieporozumienie tutaj wywołała jego decyzja. No możemy trochę narzekać na sędziego, bo nie uznał nam bramki, którą uznać mógł w 11 minucie spotkania, a to mocno zmieniłoby sytuację w tym spotkaniu. No na pewno, prowadząc 1-0 po kilkunastu minutach jest to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że sędzia faktycznie liniowy jest z dokładnością aptekarską, podnosił te chorągiewki i bramka nie padła, ale poczekajmy, jeszcze jest dużo czasu. Caneira, Planus, Eduardo Costa, Szamak, stracił piłkę Moskała, znowu z lewej strony boiska. Rozpoczynają grę goście. Eduardo Costa, Mila przerwał tę akcję, teraz Sebastian Mila dynamicznie, tak jak to on potrafi, był faulowany. Wieszczycki szybko rozpoczyna grę, Moskała jest w polu karnym, ale za szybko, nie, kolejny spalony. No chciałbym tą sytuację zobaczyć faktycznie. Pewnie tak się stanie, pewnie obejrzymy za chwilę powtórkę. Tak jest, no, Wieszczycki. Tak, był spalony. No. Tym razem sędzia się nie pomylił. Ramę pieczołowicie ustawił piłkę. Na spalonym był Tomasz Moskała. Znakomita forma w meczach sparingowych. Jeden z najlepszych piłkarzy Groklinu na obozie treningowym w Turcji. Wywalczył sobie miejsce w składzie także dlatego, że Andrzej Niedzielan odszedł do NSA Nijmegen. Planus, Wieszczycki. Zabiera mu piłkę Fonduno. Winejczyk sprytnie do Planusa. Kryżanacji Szamak. Out dla Groklinu. No, bardzo agresywnie Groklin gra i tutaj troszeczkę Francuzi nie umieją sobie z tym poradzić. Tym bardziej przed chwileczką wejście Moskały. Teraz następne wejście, także mają respekt. Mila i Mavu Barriera, Celades teraz przy piłce. Były piłkarz Barcelony i Realu Madryt do Jurietiego. Znów Mavu Ba. Celades. Planus. Do Szamaka, mocno, za mocno i mamy piłkę. Lumir Sedlaczek. Rasiak do Mili, ale tam był Caneira, Fonduno. Znakomicie Pawlak, ale był faulowany przez Celadesa. No i Kryżanac miał coś do powiedzenia. O, niesportowa sytuacja, niesportowe zachowanie. Proszę Państwa, powinna być czerwona kartka. Będzie gorąco. Na koszty. To co zrobił Brazylijczyk, zasługuje na czerwoną kartkę. Rzucił w twarz piłką. Dokładnie. I wice Kryżanaca. Ależ zamieszanie, ależ emocje, tylko że niesportowe. Kryżanac to jest tak ambitny piłkarz, że musiał coś powiedzieć Celadesowi, kiedy ten bezpardonowo potraktował Pawlaka. Pół godziny gry za nami, należy się czerwona kartka Eduardo Costi, ale co zrobi arbiter? Mógł tego nie widzieć, tam było zamieszanie. Boczny sędzia przybiegł, także miejmy nadzieję, że widział tą sytuację i będzie mógł zasygnalizować głównemu. Pół godziny gry za nami, proszę Państwa, i druga, jeśli po tej nieuznanej bramce, najbardziej kontrowersyjna sytuacja w tym meczu. Ramę, żółta kartka dla Celadesa. Czerwona. Poczekajmy. Albert Celades. Żółta kartka za wejście w Pawlaka. Je. Czerwona kartka dla Eduardo Costy. Tak jest. Brawo sędzia. W dziesiątkę Bordeaux. I teraz Celades idzie do Kryżanaca. Nie ma dwóch zdań. Dostał piłką w twarz i wice Kryżanac. To musiało być zachowanie. Niesportowe zachowanie, czerwona kartka. Mamy poczucie sprawiedliwości przynajmniej w tej sytuacji. Puściły nerwę Eduardo Costie. Teraz Ramę każe mu zejść z boiska. Tylko do siebie może mieć pretensje 22-letni Brazylijczyk.
Oczywiście nerwy, emocje. Musi jeszcze coś powiedzieć Križanacowi, ale ten piłkarz schodzi do szatni i przez 60 minut Groklin z przewagą jednego piłkarza. Trzeba to wykorzystać, obyśmy to wykorzystali, ale na pewno też wzrośnie temperatura tego meczu, coraz większe emocje. Możemy się spodziewać kilku groźnych wejść, kilku niebezpiecznych zagrań z obu stron w tej chwili. Tak, tylko czasami, jak historia pokazała, w dziesiątkę drużyny troszeczkę czasami lepiej grają niż w jedenastu. Tak, takie zejście właśnie przy czerwonej kartce może więcej sił, emocji, jak i mobilizacji wywołać w drużynie, także... Eduardo Costa, lżony przez kibiców Groklinu, najwolniej jak się da schodzi z boiska. Dusan Radolski przekazał coś Wieszyckiemu. Mogą być jakieś zmiany w taktycznym ustawieniu Groklinu. Michel Pavon, no chyba nie wytrzymał nerwowo przy tej sytuacji. 33 minuta gry. Pewnie 2-3 będą doliczone, bo tyle zajęła ta boiskowa awantura. Menaż do Pawlaka. 11 piłkarzy Groklinu Dyskoboli kontra 10 graczy Bordeaux w trzeciej rundzie Pucharu UEFA. W pierwszym meczu Rasiak w kierunku Moskały. Moskała przy nim Dżemali. Mila. Może tak bardzo byśmy tego chcieli. Nabiorą wiatru w żagle. Teraz piłkarze faulował Seladez, który marzył tą kartkę na koncie. Nabiorą wiatru w żagle nasi zawodnicy. Teraz widzieliśmy jeszcze raz faul Alberta Seladesa na Sebastianie Mili. Będzie wrzucona piłka w pole karne. Kolejna szansa Groklinu. Lewą nogą. Jeden z największych talentów naszej piłki, Sebastian Mila. Urodzony i wychowany w Koszalinie pomocnik reprezentacji Polski w pole karne. Szkoda, że tej piłki na długi słupek nie wrzucił. Tam było kilku z jego kolegów, a tak wyjaśnili tę sytuację piłkarze Bordeaux. Križanac Piechniak! Tam. Piechniak ma czas, ma miejsce. Piechniak! Križanac! Gdyby grał jako napastnik... Ale to jest środkowy obrońca. Gdyby grał jako napastnik, może... Bo tak, miałby się jakoś lepiej zachować troszeczkę za szybko. Te podanie troszeczkę do tyłu było, dlatego tej piłki nie trafił, ale gdyby wszystko w tempo było... Podejrzewam, że strzał był w światło bramki. Jak dobrze, że Iwica Križanac jest tak twardym facetem. Na zastrzykach przeciwbólowych z kontuzją gra. Bo sprowokował tak naprawdę Eduardo Costa do tamtej sytuacji. Mila, teraz Mila trafia w Planusa. Ale nie stracił piłki, wywalczył ją ponownie. Kozioł do Wieszczyckiego. Kapitan Groklinu spokojnie do Mariusza Pawlaka. Menaż. Do Rasiaka, tam jest Caneira i Mavuba, Piechniak. Caneira raz jeszcze. Kozioł. Piechniak faulowany przez Giurettiego. Uderzony w plecy Giurietti. Ale wcześniej chyba był Rasiak na spalonym. Z tym, że teraz sędzia podyktował korzystnie dla nas rzut wolny. Sebastian Mila. O, Francuzi są w opałach. I bardzo dobrze. Mila w pole karne wychodzi z bramki. Ramy! Fonduno. Seladez. Świetnie Mynasz. Znakomicie. Teraz faulowany przez Mavubę. Ależ zaostrzyło nam się to spotkanie. To my narzekaliśmy na sędziego, ale pretensje do trójki sędziowskiej ogromne mają Francuzi. To Francuzi będą mieli w trakcie meczu jeszcze wiele, wiele pretensji. Będą chcieli urywać kilka minut. Piechniak pole karne, Wieszczycki. Piłka odbita od Caneiry albo od Seladesa. Rzut rożny, tak jest, od Caneiry. Ale wściekły jest teraz środkowy obrońca Bordeaux. On był przekonany, że piłka będzie dla nich, dla Francuzów. Dlatego też Mavuba pozwolił sobie na to, aby asekurować tę piłkę, kiedy wychodziła poza boisko. Mila, Ramę wychodzi jeszcze raz z bramki. Co sądzisz o Ulrichu Ramę? Nie jest zbyt pewny. Po wszystkie piłki piąstkuje. Sedlaczek w pole karne. Mila. Teraz z prawej strony Sebastian Mila. Do Menaża. Menaż, sztuczki techniczne. Efektownie, indywidualnie Czech. Stracił tę piłkę. Wracając do sytuacji bramkarza Ramy. Wszystkie piłki piąstkuje. Niektóre mógł...
A tutaj, proszę Państwa, widzimy czerwoną kartkę. Widzieliśmy przed sekundą. No nie jest to najlepsze ujęcie, ale można teraz zobaczyć. Proszę Państwa, oczywiście w głowę uderzył. Jasne. Nie ma wątpliwości. Czerwona kartka dla Eduardo Koszty. Ramę od bramki. Piechniak i Riera. Z lewej strony boiska Giurietti. Mynasz, Kozioł, Piechniak, jeszcze raz Giurietti, Mavuba. Kozioł zabrał mu piłkę fenomenalnie, Rasiak, Moskała, Rasiak czekał. Piechniak, teraz do Rasiaka, nie ma mowy o spalonym, Rasiak i Caneira. Nerwowo, niepewnie, nieskutecznie obrońca Bordeaux, Wieszczycki. No chyba zwietrzyli swoją szansę piłkarze Groklinu. Teraz już wiedzą, że mogą grać z Bordeaux jak równy z równym, że to, że oni są po dwumiesięcznej przerwie, a Bordeaux ciągle w grze, nie ma tak wielkiego wpływu. Dodatkowo mamy przewagę zawodnika. Chociaż asystent pokazywał aut dla Groklinu, sędzia główny zmienił jego, czy podjął swoją decyzję, niezależną od jego sygnalizacji. Szamak. Lekko popychany przez jednego z naszych zawodników. 38 minuta gry. No i Bordeaux jednak nie straciło głowy, chociaż było gorąco po tej czerwonej kartce. Udało im się zachować czyste konto. Ramę. 10 do 10 w faulach, 0 do 0 w golach. Żadnej bramki nie zdobyli piłkarze obu zespołów. Ramę. Do Fonduno. Ten przeskoczył sedlaczka, Szamaki, Križanac. Bardzo skutecznie, bardzo pewnie. Križanac. Pawlak. Wieszczycki nie doszedł do tej piłki, teraz nieporozumienie, Szamak przejął piłkę, ale w porę zorientował się w tym, co się dzieje, Radek Menarz. Planus. Fonduno. Doriery. Hiszpan zdążył opanować piłkę, przy nim Menarz. I rzut rożny dla Bordeaux. Oto Radek Menarz wypożyczony do końca sezonu ze Sparty Praga, 30-letni obrońca. Kupiony przez Duszana Radolskiego głównie dlatego, że przestawiał styl gry na 4-4-2 i Menarz w tym systemie spisuje się znakomicie. Rzut rożny dla Bordeaux, Pascal Fonduno, Mila. Nie będzie kontrataku, a może jednak Mavuba, nie najlepiej. Piechniak rozpędza się z piłką do Moskały. Moskała pomiędzy dwoma obrońcami. Pomiędzy Planusem i Giurietti, nie ma faulu. Piechniak przejmie piłkę, Rasiak. Rasiak polu karnym i nie ma gola. Celades, Mynasz, Kozioł. Wykorzystajmy tę przewagę, zdobądźmy bramkę. Kozioł do Mynarza. Do Rasiaka. W ostatniej chwili zdjął piłkę Rasiakowi. Jeden z obrońców Bordeaux. Teraz znowu Caneira. Ten, który interweniował przed chwilą. Mynarz. Znakomicie, trzeba to przyznać. Riera jeszcze groźnie spojrzał się na Mynarza. Przejęli piłkę goście. Uspokajają grę. Fonduno. Szamak. Jemali. Do Fonduno. Ależ fenomenalny technicznie jest Gwinejczyk. Strzał na bramkę Liberdy, ale na szczęście dla nas taki strzał tylko statystyczny, ale brawa dla Liberdy. Spokojna interwencja, tym bardziej, że zawodnik Bordeaux nie miał właściwie możliwości ogrania dwóch zawodników Groklinu i zdecydował się na uderzenie. Jesteśmy lepsi, tak trzeba powiedzieć sobie szczerze, bo stwarzamy sytuacje bramkowe. Mamy przewagę jednego piłkarza, 5 minut do końca pierwszej połowy i do pełni szczęścia brakuje zdobytej bramki. Piechniak. Mynarz, Rasiak. Podobne spotkanie oglądaliśmy Champions League Bayern Monachium Real Madryt, gdzie Bayern Monachium przeważał, miał mnóstwo sytuacji bramkowych. Iker Casillas bardzo dobrze bronił. Nie kracza do mnie. Nie chciałbym oczywiście dla Groklinu
Bo tamto spotkanie mimo przewagi Bayernu zakończyło się tylko remisem. Ale cóż, coś jest w tym, co mówisz. Trzeba wykorzystywać stwarzone sytuacje. Tym bardziej, że bramki liczą się. Wygrywając u siebie 2-3-0 jest to super pozycja wyjściowa do meczu rewanżowego w Bordeaux. I tutaj na pewno będzie, gdyby mecz skończył się wynikiem 0-0. No będzie niedosyt w każdym razie. Niedosyt będzie bardzo duży, bo sytuacje bramkowe były. Križanac teraz ekwilibrystycznie, ale dobrze do Liberdy. Kilka chwil wcześniej mieliśmy 6 spalony w tym spotkaniu, no i za każdym razem na spalonych łapani są piłkarze Groklinu. Mynarz przy piłce. Kozioł. Jeszcze Mynarz. Do Moskały. Dżemali Rama wychodzi z bramki. Bardzo dobrze przewidział bramkarz. Tym bardziej grają jednego zawodnika mniej i teraz rola właśnie Ramy będzie na pewno taka, żeby te piłki właśnie za plecy rzucone obrońcom wyłapywać. 3 minuty do końca pierwszej części gry. Widzieli Państwo w statystyce interwencji bramkarzy. Więcej pracy ma Ramy. Ale też na pewno były to interwencje o innym ciężarze gatunkowym. Dużo groźniejsze sytuacje stworzyliśmy sobie w tej pierwszej części gry niż zespół Bordeaux. Na pewno też lepiej się gra bramkarzowi, który ma więcej pracy na meczu, więcej tą grę czuje, koncentruje się więcej, a zawodnik, bramkarz, który nic nie ma do roboty, praktycznie czeka na tą jedyną czy lub dwie okazje i to jest dużo gorsze. Chcielibyśmy, aby Mariusz Liberda się nie doczekał już więcej żadnej interwencji w tym meczu. Ale to chyba tylko poważne życzenia. Zobaczymy. Z autu Sedlaczek do Moskały. Moskała podał piłkę w pole karne do Rasiaka, ale źle przyjmował piłkę reprezentant Polski. Można go pochwalić za tę sytuację sprzed kilku minut, kiedy fenomenalnie odczytał, co się stanie. Zabrał piłkę, przejął to zło podanie jednego z obrońców Bordeaux, nie zdobył bramki, no ale teraz trzeba go zganić za takie, a nie inne przyjęcie piłki. Prawdopodobnie tą piłkę chciał w biegu przyjąć, obracając się z nią w kierunku bramki lewą nogą i dlatego troszeczkę odskoczyło mu od nogi. Ramy źle wybijał piłkę z autu Mynarz. 44. minuta gry. Zapewne arbiter główny Stefan Messner coś się doliczy do tej pierwszej części spotkania ze względu na awanturę, którą mieliśmy po pół godzinie gry, kiedy został wyrzucony z boiska Eduardo Costa. Riera przy piłce. Moskała nie przejął piłki po niezbyt pewnym zachowaniu się na boisku Alberta Saladesa. Fonduno. Widać, że to jest najgroźniejszy piłkarz gości. Szamak i Križanac chwilę wcześniej faulował Rierę. Chyba Igor Kozioł. Rzut wolny dla Bordeaux. Wiele wskazuje na to, że Bordeaux dotrwa z zerowym kątem strat do ostatniego gwizdka pierwszej połowy spotkania trzeciej rundy Pucharu UEFA. Pierwszego meczu pomiędzy Groklinem a Bordeaux. Teraz rzucenie piłki w pole karne. Dobrze Pawlak. No, piłka odbita od arbitra. Trochę pecha mieliśmy. Riera w polu karnym. Wieszczycki, świetnie. Piechniak, szansa na kontratak. Piechniak do Mili. Mila, przy nim Selades. Mila znakomicie wchodzi między dwóch piłkarzy. Ale ostatecznie nie wszystko poszło po myśli naszego zawodnika. I przy piłce znowu goście. Riera pokazuje mu Szamak, jak zagrać. Fonduno do Szamaka, groźnie. Pawlak i Szamak. Križanac. Nieustępliwy jest chorwacki obrońca Groklinu. Piotr Piechniak. Z przodu Rasiak i Moskała. Wieszczycki. Jesteśmy na połowie. Bordeaux. Moskała, lewa strona boiska. Sedlaczek, do niego piłka, dośrodkowanie Czecha, Rasiak, Ramy. Bardzo dobra akcja, szkoda, że tak zbyt wysoko trafił, zbyt wysoko miał, bliżej bramki mógłby bardziej pocelować. Riera stracił piłkę, przejął ją Igor Kozioł, Mynarz do Mili. Faulowany Sebastian Mila przez Caneire.
Caneira, zobaczmy. Zatrzymał w nieprzepisowy sposób Mile. To może być ostatnia szansa w tej części gry na zdobycie bramki. Mavuba. A teraz sędzia instruuje Mile, w którym dokładnie miejscu był faulowany. Z tego dokładnie miejsca ma wykonać ten rzut wolny Sebastian Mila. Zobaczmy, co się stanie. Teraz sędzia jeszcze interweniuje, bo przepychanki w polu karnym pomiędzy Piechniakiem i Planusem. Mila dośrodkowanie, Wieszczycki! Frunął tam w powietrzu. Bardzo dobra wrzutka Mili. Frunął tam w powietrzu Tomasz Wieszczycki. Pawlak na prawo do Piechniaka. Spalony. No dobrze, mimo tych niektórych niezbyt trafnych decyzji arbitra, dobrze gra w obronie Bordeaux. Na pewno jeśli chodzi o łapanie na spalonych. Tak, tutaj rywali. Widać się organizację właśnie w szykach obronnych Bordeaux, gdzie szybko wychodzą i zostawiają kilku zawodników Groklinu na spalonym. To jest widać wyćwiczony element gry. Piłka pod naszym polem karnym. Riera. Pilnuje go Menasz, pomaga mu Piechniak. Piłka dla gości. Frank Giulietti. Riera i Menasz. Trafił chyba w twarz Menaża Riera. Ale tym razem zdaje się, że to było przypadkowe, chociaż Piechniak. Zobaczmy. Zamierzone uderzenie. Niesamowite, ale tak naprawdę to... Oczywiście. Zobaczmy, no to powinna być znowu czerwona kartka. Czuł zawodnika na plecach i po prostu wiedział, w którym momencie ma uderzyć. Znowu asystent arbitra. Ten sam, który powiedział Stefanowi Messnerowi o tym, że trzeba wyrzucić z boiska Eduardo Costę. Skończyła się pierwsza część meczu. Był przy arbitrze głównym. Mariusz Pawlak teraz jest przy arbitrze. Pokazał mu, że powinna być druga czerwona kartka dla zawodnika Bordeaux. No nieważne, 0-0. Kończy się pierwsza część meczu i musimy ocenić ją pozytywnie, jeśli chodzi o zespół Groklinu. Szkoda tylko, że nie zdobyliśmy bramki. Trzecia runda Pucharu UEFA. Jesteśmy ponownie na stadionie Groklinu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. 0-0. Po pierwszych 45 minutach powiewają tutaj na stadionie Groklinu biało-zielone flagi. To oczywiście barwy Groklinu. Oprócz tego dostrzegliśmy flagi polskie, słowacką i dwie chorwackie. Słowacka oczywiście z okazji trenera Duszana Radomskiego, a chorwacka chyba po to, aby fetować Iwicę Križanaca, który podkreślamy jest tutaj w tym meczu postacią zasługującą na szczególny szacunek, bo pomimo kontuzji na zastrzykach przeciwbólowych zdecydował się grać. Decyzja o tym podjęta w ostatniej chwili. No i Križanac był istotną postacią tej pierwszej części gry. Dobry w destrukcji, aktywny w ofensywie. No do tego jeszcze po zagraniu nieczystym, po zagraniu nie fair na nim, po rzuceniu w twarz piłką Eduardo Costy trafił Iwicę Križanaca. Sędzia austriacki Stefan Messner wyrzucił z boiska jednego z zawodników Bordeaux. Właśnie był nim Eduardo Costa. I bez Brazylijczyka na drugą połowę wychodzą zawodnicy Bordeaux. Zespół Groklinu jest już na płycie boiska, w tym swoim magicznym kółeczku. Mobilizują się, dodają sobie otuchy, wiary, no bo o tym, że są silni, chyba już wiedzą. A Bordeaux jak na razie tylko czterech piłkarzy z zespołu naszych gości. Teraz piąty i szósty pojawiają się na murawie. To też symboliczne. Mamy nadzieję, że jako zespół Groklin okaże się lepszy, chociaż piłkarze naszego zespołu bardzo wyraźnie podkreślali, że siłą właśnie Bordeaux jest drużynowy sposób gry. Będzie zmiana w drużynie Bordeaux. Jest na boisku Bruno Basto. Zobaczymy, kogo zmienił obrońca Bordeaux. Bruno Basto to 26-letni Portugalczyk. Widzieliśmy w tej chwili statystyki dotyczące gry obu bramkarzy, Mariusza Liberdy i Ulricha Ramę. Teraz niespiesznie piłkarze Bordeaux także pojawiają się na murawie. Adam, jak sądzisz, jak będzie wyglądała ta druga część gry? Druga część gry będzie wyglądała podobnie jak pierwsza. Groklin będzie starał się naciskać, będzie starał się strzelić bramkę, grają u siebie.
i wiadomo, bramki są bardzo ważne. Nie wykorzystali w pierwszej połowie okazji, które mieli do zdobycia gola. Będą musieli to zrobić w drugiej połowie i tego oczekują kibice, tego oczekują wszyscy i z trenerami włącznie. Nie ma na boisku piłkarza z numerem drugim, Dawida Dżemaliego. Zastępuje go w 46. minucie gry Bruno Basto, piłkarz z numerem 19. Sędzia główny przygotowuje już rozpoczęcie drugiej części gry. No i druga część tego meczu przed nami. Czy Groklinowi uda się pokonać Ulricha Ramé? Czy wykorzystamy grę z przewagą jednego piłkarza? Czy wypracujemy sobie dobrą pozycję przed rewanżem we Francji, który już 3 marca? Na te wszystkie pytania będziemy znali odpowiedzi już za około 45 minut. Druga część rozpoczęła się od tak znanego nam z pierwszej elementu gry w piłkę nożną, od faulu. Pascal Fonduno i Albert Celades. Celades, przypomnijmy, to jedyny z zawodników Bordeaux i w ogóle z piłkarzy obecnych na placu, który w tej chwili ma na swoim koncie żółtą kartkę. Chciałbym zwrócić uwagę tylko, że to, co nam się rzuciło w pierwszej połowie, że Groklin zmienił trochę ustawienie z tyłu. Wydaje mi się, że teraz grają trójką zawodników, gdzie w pierwszej połowie jednak było 4 zawodników i zbyt dużo z tyłu zostawało przy akcjach ofensywnych Groklinu. Radek Menasz, przy nim Riera, znakomicie Czech, faulowany teraz przez Rierę. Nie, sędzia puścił grę. Mavuba przedziera się pod nasze pole karne. Nie zatrzymał go Igor Kozioł. Teraz był faulowany Mavuba przez Mariusza Pawlaka. Zobaczmy, Kozioł dosyć pechowo, bo już zabrał piłkę. Mavubie stracił ją sekundę potem. No i Pawlak ratował się faulem. Albert Riera, lewa strona boiska. Kilkadziesiąt centymetrów od linii bocznej ograniczającej pole karne. Dwóch piłkarzy Bordeaux w polu karnym, 3 innych wbiega. Riera, dośrodkowanie. Groźnie, Planus, Celades. Na szczęście daleko obok bramki. Mariusz Liberda powoli idzie po piłkę. Jeszcze znalazł chwilę, aby pomachać swoim kibicom. No, na Państwa ekranach Gwinejczyk Pascal Fonduno. On i Marwan Szamak to najgroźniejsi, przynajmniej na papierze, zawodnicy Bordeaux. Obaj grali w Pucharze Narodów Afryki. Obaj są znaczącymi wzmocnieniami drużyny Michela Pawona. Kiedy ich brakowało, Bordeaux grało dużo słabiej. Menasz, Pawlak, Rasiak na spalonym. To już bodajże 8 spalony naszych piłkarzy. Mówiliśmy dużo o takich właśnie sytuacjach. Zobaczmy na powtórce za chwilę. Zapewne będziemy w stanie ją Państwu zaprezentować. Czy i tym razem asystent sędziego postąpił dobrze? Ulrich Ramé wznawia grę. Riera. Bruno Basto. Szamak i Pawlak. Marwan Szamak. Riera. Dobrze odzyskujemy piłkę. Menasz. Twardo atakował go Szamak. I opłaciło się agresywnie grać zawodnikom Bordeaux. Piłka dla nich. Tu jeszcze raz na Państwa ekranach walka Menarza z Szamakiem. Fonduno. Blisko niego Sedlaczek. Sedlaczek krótko do Moskały. Wieszczycki. Kozioł. Igor Kozioł. Rasiak. Mila, przy nim Mavuba. Piechniak. Piechniak, indywidualna akcja. Walczył z Bruno Basto i był faulowany. Teraz mamy znowu sytuację taką, że Państwo tego nie widzicie, ale teraz powoli zawodnicy przesuwają się Groklinu do przodu. Przy tej sytuacji mimo wszystko 4 zawodników zostało z tyłu. Jeden lub dwóch przy jednym zawodniku z Bordeaux, dlatego mógłby się któryś za akcją włączyć i czekając na odbicie, powiedzmy, piłki, na strzał piłki kontrującej. Innymi słowy, może trochę więcej ryzyka. Mila pod bramkę Ramé, który jednak z łatwością sobie w tej sytuacji
poradził. Może trochę więcej ryzyka przy tym ataku, ale z drugiej strony Szamaki, Fondu, no to są tacy piłkarze, że no, Duszan Radolski na pewno wie, co robi, zostawiając aż czterech obrońców przy nich. Aut dla Bordeaux. Co jasne, nie spieszy się jury Tiemu. W takiej sytuacji, przy przewadze Groklinu w pierwszej części, przy grze w osłabieniu, bezbramkowy remis jest dla gości wynikiem znakomitym. Celades. Planus. Caneira. Durame. Szamak i Križanac. Górą, dosłownie w przenosi chorwacki obrońca Groklinu, Bruno Basto. Szamak, jeszcze raz rezerwowy zespołu Michela Pavona, Bruno Basto, dynamicznie do Fonduno. Może być groźnie przy Fonduno Sedlaczek, dośrodkowanie, chorwacki obrońca Groklinu i wica Križanac na rzut rożny. 50. minuta gry. Pascal Fonduno. Niebezpiecznie dośrodkowywał i dobra decyzja Križanaca, aby bez ceregieli wybić piłkę poza boisko. Fonduno. Dośrodkowanie. Fruną w powietrzu Riera. Mają piłkę goście. Mavuba. Giurietti. Bruno Basto. No i słabo teraz Portugalczyk od bramki. Mariusz Liberda. 52. minuta gry. No jak na razie obraz gry nie zmienia się. Menaż do Križanaca. Menaż. Pawlak. Wieszczycki. Rasiak do Sedlaczka. Uważają nasi zawodnicy, aby znowu nie być na spalonym. Bardzo Wieszczycki. Bardzo dobrze Wieszczycki na drugą stronę. Mądrze do Menaża, ten do Moskały. Przy Moskale jest Caneira. Bardzo sprytny jest Moskała. Teraz w tej sytuacji walczy z dwoma rywalami. Dośrodkowanie. Fonduno. Kozioł. Do Moskały. Nie ma spalonego Moskała w polu karnym. Bordeaux. I mamy rzut rożny. Dobra akcja naszych zawodników. Sebastian Mila tradycyjnie już podchodzi z piłką w kierunku narożnika boiska. Zobaczmy, Kozioł znakomicie do Moskały. Bardzo dobre zagranie. Moskała świetnie zgasił tę piłkę, przyjął ją w niemal perfekcyjny sposób. Siódmy rzut rożny dla Groklinu. Dośrodkowanie. Ramę wychodzi z bramki. Wieszczycki, Kozioł, Moskała w polu karnym, zamieszanie. Sedlaczek. Križanac. Już przy nim dwóch rywali. Križanac. Niebezpiecznie, ale na szczęście skutecznie do Pawlaka. Jeszcze jeden spalony. Piotr Piechniak. Piechniak znowu z lewej strony boiska. Moskała z prawej. Szukają jak tylko mogą sposobu piłkarza Duszana Radolskiego, aby zdobyć bramkę Bordeaux. Pierwszy mecz trzeciej rundy Pucharu UEFA. Mamy dobrą sytuację, żeby tylko ją wykorzystać. Oczywiście 0-0 to też nie jest zły wynik w kontekście rewanżu, bo wtedy wystarczy tylko zremisować na wyjeździe bramkowo. O teraz ucierpiał Sedlaczek w starciu z Fonduno. Widzą Państwo 9 spalonych drużyny Groklinu i ta statystyka ciągle się powiększa. Spójrzmy, zderzyli się głowami Sedlaczek i Fonduno, to było bardzo bolesne dla czeskiego piłkarza. Ale też bardzo dobre zachowanie zawodnika Bordeaux, który czując co się stało, wybił piłkę na aut dla sprawdzenia, co faktycznie się wydarzyło. Oddamy piłkę gościom, tak jest, gest fair play zawodników Groklinu, inaczej być nie może. Twarda walka o punkty w rankingu UEFA dla Polski, jeśli Groklin przejdzie Bordeaux. Możemy mieć już za 2 lata 2 zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów i 3 w Pucharze UEFA. Twarda walka o europejskie zaszczyty, o prestiż. Rasiak do Moskały, Moskała w polu karnym. Wychodzą obronną ręką z tej sytuacji piłkarze Bordeaux, ale fair play musi obowiązywać. Riera zagrał ręką.
Mamy wobec tego rzut wolny. Już gramy. Wieszczycki. Do Križanaca. Pawlak, Piechniak. I daleko, daleko do bramki Uliry Harame. Križanac. 10 spalony w tym meczu. Selades. Mavuba. Szamak. Marokańczyk odwrócił się z piłką, podał do Fonduno. Sedlaczek znakomicie zatrzymał Fonduno. Teraz Piechniak, ofiarnie, Mila. Piechniak wybijał piłkę, licząc zapewne na to, że gdzieś tam będzie Grzegorz Rasiak. Było jednak inaczej. I piłka dla gości. Oto Grzegorz Rasiak. 25-letni napastnik reprezentacji Polski, który być może gra swoje ostatnie mecze w drużynie Groklinu. Otwarcie mówi o tym, że latem prawdopodobnie wyjedzie za granicę. Nie odnowi kontraktu kończącego się 30 czerwca tego roku. Bruno Basto. Do Riery. Jest tam jednak spokojnie. Doskonale Pawlak. Križanac. Wieszczycki. Mila. Mynarz. Rasiak faulował swojego rywala. Leży na boisku Marc Planus, który ucierpiał w starciu z Rasiakiem. Czy był faul twoim zdaniem? Tutaj troszeczkę ta akcja, niepotrzebne było to zagranie w pole karne na Rasiaka. Mógł więcej z piłką pociągnąć po prawym skrzydle. Mila ładnie wychodził zza pleców, także można inaczej było to rozegrać. Po 14 fauli z obu stron, 57 minuta gry. 0-0, 11-10. Gramy z zespołem Girondin de Bordeaux. Bruno Basto. Widać dokładnie, jak chcą ukraść nawet ułamki sekund goście. Teraz Bruno Basto wyraźnie nie spieszył się, aby wykonać ten rzut z autu. Sekundy zamieniają się w minuty. A te minuty przybliżają Bordeaux do korzystnego dla nich wyniku. Mynarz. Kozioł. Moskała. Sedlaczek. Może być okazja dla Groklinu, ale Sedlaczek podawał do Rasiaka, który, no jasne, był na spalonym. Po raz 11 w tym meczu nasi zawodnicy złapani na spalonym. No i teraz chyba sędzia minimalnie, ale miał rację. Tak, miał rację. Tutaj jest na pewno ciężko grać Groklinowi, bo zawodnicy, wiedząc Bordeaux, że mają jednego zawodnika mniej, szybciej wychodzą, skracają pole gry i trochę szybciej można czasami zaryzykować, szybciej zagrać. Ramę dobrze wyszedł z bramki, ale chyba Groklin mógłby bardziej zaryzykować. Większe ryzyko podjąć w tej sytuacji i starać się zdobyć bramkę jak najszybciej. Większą liczbę piłkarzy zaangażować w grę ofensywną, bo troszeczkę, w ten sposób może być ciężko. Troszeczkę za przejrzyście grają. Wiadomo, jak będzie któryś miał piłkę w środku pola, pójdzie przekątna lub prostopadła do Rasiaka. Wszystkie piłki są praktycznie grane górą i jest to dla doświadczonych zawodników w obronie jest to bardzo przejrzyste. Zrobiąc krok do przodu mamy 11 spalonych przy tym. Można by było to inaczej rozegrać, wiedząc to, że Bordeaux wychodzi i łapie na spalone. Zawodnicy z drugiej linii mogliby się podłączać do tych piłek. Także byłoby bardziej to, wydaje mi się, efektywne, sensowne. Tak. Faulował Piotr Piechniak. Rozpoczną grę zawodnicy Girondin de Bordeaux. Widzą państwo w środku zasępiona twarz Duszana Radolskiego. Już niemal godzina gry za nami. Pół godziny gry w przewadze. A efektów jak nie było, tak nie ma. Żałujemy rzecz jasna tej sytuacji z 11 minuty i nieuznanej bramki Sebastiana Mili. Ale można i trzeba pokusić się o zdobycie jakiejś bramki. Bo tak samo ważne jak to, żeby w tym pierwszym meczu gola nie stracić, jest to, aby go strzelić. Teraz może Wieszczycki do Mili. Mila w pole karne, tam walczy Rasiak, ale faulował Caneire. Tak, przytrzymywał zawodnika z Bordeaux.
Ulrich Ramę od bramki. Ale też trzeba przyznać, sędzia wszystko widzi, także tutaj nie ma sytuacji niedomówień na boisku. Sędzia i boczni dobrze współpracują z głównym sędzią, jak i główny sędzia również dużo widzi, także dobrze sobie radzi. Na początku wydawało nam się, że może sędzia odrobinę przychylniej patrzy na gości, ale następne minuty pokazały. Teraz Celades, który ma na swoim koncie żółtą kartkę, przypominamy, faulową Milę. Może to czasami kibica denerwować, że sędzia zbyt dokładnie gwiżdży, że wszystko, wszystkie faule sporne i tak dalej, ale wtedy ma więcej spokoju na boisku. Sam z doświadczenia wiem, gdzie sędzia czasami puści jedną, dwie sytuacje, zaczyna się nerwowo na płycie boiska, a tutaj ma wszystko uregulowane, także poza kilkoma takimi drobnymi gestykulacjami Francuzów nie wydarzyło się nic takiego wielkiego, oprócz tej oczywiście czerwonej kartki w pierwszej połowie. Moskała zaatakował Planusa. Prawie się opłaciło. Teraz przejmujemy piłkę. Wieszczycki do Sedlaczka, ten do Kozioła. Tak podsumowując, arbiter jest bardzo dokładny. No i dobrze, Tomasz Wieszczycki. Wieszczycki chciał bardzo sprytnie do Rasiaka. Ale też była pozycja spalona Rasiaka, także wiedział, że nie może mu zagrywać. Nie udało się. Co twoim zdaniem teraz powinni zrobić piłkarze Groklinu, aby wygrać ten mecz? Czy recepta jest to, co powiedziałem wcześniej. No, trzeba szukać, skoro jest 11 pozycji spalonych Groklinu, no trzeba szukać, żeby Rasiak uciekał z Moskałą z powrotem do tyłu, a z drugiej linii powinni wchodzić. Tym bardziej, że luka między bramkarzem a obroną jest dosyć duża, także dobre, dokładne podanie mogłoby otworzyć drogę do bramki. Mają piłkę goście, Planus. Kryżanac, Rasiak przejmie tę piłkę, w środku jest Mila. Zatrzymał naszą akcję Mark Planius. Sedlaczek. Mila. Wieszczycki. Faulował Sebastian Mila, próbując odzyskać piłkę. I będzie żółta kartka za pyskowanie arbitrowi. Niepotrzebne i niemądre zachowanie Sebastiana Mili. No niepotrzebne, bo tym bardziej, że piłka mu odskoczyła, próbował ją z powrotem odzyskać na wyprostowanej nodze, także szkoda tego, bo w kontekście ewentualnego przejścia do następnej rundy, no kartki się liczą. Krótko mówiąc, za ambitny w tej sytuacji był Sebastian Mila. Giurietti. Kryżanac. Kozioł, Moskała i Giurietti. Twarda, bezpardonowa walka. Teraz faulowany zawodnik gości. 63. minuta gry, 0-0. Mark Planus, Celades. Caneira. Starają się jak najdłużej utrzymać przy piłce zawodnicy trenowani przez Michela Pavona. Szamak. Riera, faulowany przez Menarza. No i osiągają swój cel piłkarze Bordeaux. Wynik bezbramkowy i w tej drugiej części gry nie mieliśmy czystych okazji do zdobycia bramki. Teraz widzimy raz jeszcze Menarz i Riera. Pomógł sobie trochę ręką, tak jak wiadomo, skacząc do głowy, zawodnik skaczący przodem zawsze rękę wystawia do przodu i ma tą przewagę właśnie, że troszeczkę wyżej skacze. Teraz Albert Celades przy piłce do Mawuby. Fonduno, Kozioł, ale za mocno. I nie był to najlepszy pomysł w rozegraniu tej akcji. Nawet przy tej sytuacji mieliśmy okazję zobaczyć, jak wysoko, daleko przy linii środkowej boiska stoją zawodnicy Bordeaux i to można właśnie było wykorzystać tym podaniem z tyłu poprzez drugą linię, która by wchodziła właśnie za plecy obrońcom Bordeaux. Wrócił Piotr Piechniak i odebrał piłkę Albertowi Rierze, pomagając tym samym Menarzowi. Wieszczycki, Caneira, Szamak i Kozioł. Piechniak i Bruno Basto. Faul Portugalczyka.
Widzą Państwo, może tam w głębi przez chwilę widzieliśmy szalejącego Duszana Radolskiego, który teraz jest przy linii bocznej. Coś wymownie pokazuje naszym zawodnikom. Iwica Kryżanac. Celades. Riera. Kryżanac i Szamak. Sedlaczek. Fonduno. Są pod naszym polem karnym goście. Fonduno. Po nogach Mariusza Pawlaka opuszcza piłka boisko i rzut rożny dla Bordeaux. A było groźnie. Ten strzał mógł zaskoczyć Mariusza Liberdę. Tak, było to prawie w 16 i gdyby jeszcze ktoś wbiegał, piłka mogła również wylecieć lub Mariusz mógł ją wypuścić, także no, mogło być niebezpiecznie. Fonduno teraz rzut rożnego. Mila. Pawlak. Mavuba i Bruno Basto w dziesiątkę, ale utrzymują się przy piłce. Piłkarze Bordeaux teraz mądre przerzucenie gry do Fonduno i musiał interweniować Sedlaczek. Mavuba, nie ma przy nim w tej chwili żadnego z naszych piłkarzy. Mavuba, dośrodkowanie do Szamaka. Menaż. Menaż i Riera. Sędzia pozwala grać. Menaż. Teraz jest okazja do szybkiej kontry. Wieszczycki. Mila. Wieszczycki. Dobrze. Byle tylko nie było spalonego. Nie ma teraz w tej chwili. Sedlaczek w polu karnym. Sedlaczek. Dobrze bronią się goście. Celades. Riera. W pole karne. Wychodzi Liberda. I dobrze zrobił. Sedlaczek. Agresywnie atakował go Pascal Fonduno. I zamiast wrzucenia piłki pod pole karne gości, mamy tylko rzut z autu. Kryżanac. Menaż. Piechniak. Bruno Basto wybija piłkę poza boisko. Wydaje się trochę, jakby Groklin bił głową w mur. To znaczy, jednym podstawowym błędem, który teraz rzuca się w oczy, jest to, że w jednej linii grają. Bo teraz podanie Piechniaka, w jednej linii był Rasiak, Moskała i Mila. Także zbyt szeroko od siebie i no, nie miał komu zagrać, dlatego to podanie nie doszło. Wieszczycki ma piłkę. Potrzeba więc większego urozmaicenia gry ze strony naszych zawodników. Teraz Kozioł do Sedlaczka. Tutaj byłoby też rozsądnie właśnie, gdyby Sedlaczek, ci prawi skrajni, Sedlaczek lub Mynasz, żeby bardziej ofensywnie grali. Wtedy by większa okazja była dla napastników do otrzymywania ładnych wrzutek. Mavuba przy piłce. Jeszcze raz z autu Bordeaux. Giurietti. Nie spieszy się Francuzom. Powoli, spokojnie. Ku naszemu na pewno niezadowoleniu zbliżają się do swojego celu piłkarze Bordeaux. Ale jeszcze 23 minuty gry. Jeszcze tak wiele może się zdarzyć. Czy sądzisz, Adam, że piłkarze mają w podświadomości to, że jeszcze jest drugi mecz? Riera na boisku leży faulowany przez chyba Igora Kozioła. Zobaczmy teraz. Bezpardonowo potraktował Hiszpana defensywny pomocnik Groklinu Dyskoboli. Igor Kozioł. Ten człowiek właśnie teraz na Państwa ekranach. Na pewno za blisko piłki Sebastian Mila. Celades nie przejmował się tym. Zagrał do Szamaka. Fonduno nie przejmuje piłki. Znowu Szamak. Riera. Bardzo dobre przyjęcie Szamaka w polu karnym. Wieszczycki. Może teraz będzie szansa Groklinu. Ma na razie sporo miejsca Wieszczycki. Próbował prostopadle pomiędzy obrońców. I już Fonduno. Ciekawszy robi się nam ten mecz. Fonduno do Szamaka.
ale wiedział, co zrobi Fonduno i Wicakryżanac. Wieszczycki znowu ma piłkę. Ale teraz nie zrobił z niej należytego użytku. Kręci głową z niezadowoleniem kapitan Groklinu. Reżyser gry. Człowiek nazwany przez Anglików najbardziej ekonomicznie grającym piłkarzem w zespole Groklinu. Mówi o Anglikach, o fachowcach, którzy wypowiadali się po meczach z Manchesterem City. Ramę od bramki. No, Tomek Wieszycki jest doświadczonym zawodnikiem, widać. Podczas nie musi dużo biegać, ale dużo widzi, doskonałe podania ma, także w tych meczach z Hertą czy z Manchesterem grał bardzo dobrze i tutaj takiego zawodnika każda drużyna potrzebuje. Tak, był jednym z kluczowych piłkarzy w tamtych spotkaniach Tomasz Wieszczycki. 33-letni pomocnik, który powoli zbliża się do końca swojej kariery. Piechniak i Mawuba. Piechniak dobrze do Mili. Mila z prawej strony boiska. Jest dwóch piłkarzy Groklinu w polu karnym. Mila walczy z rywalami. Oddaje piłkę Piechniakowi. Mila. Nie było faulu. Mila. Przy nim Bruno Basto w polu karnym. Zatrzymywany Mila. Sędzia zupełnie na to nie zareagował. Pozwala grać, a leży obok pola karnego Piotr Piechniak. No ale jeszcze zawodnicy Bordeaux reklamowali spalonego, którego sędzia boczny z gestami ręki puścił. Kopnięty wyraźnie Piotr Piechniak. Ale sędzia się zachował również dobrze, przywilej korzyści zastosował w tej akcji, bo... Tak, wtedy w polu karnym był Sebastian Mila, no i tutaj chyba nie było faulu Bruno Basto, jak sądzisz? Nie, nie. To bardziej takie wymuszenie było. Wymuszenie rzutu karnego, ale... Drodzy Państwo, 20 minut do końca meczu. Tu był zdecydowany faul, sędzia zastosował przywilej korzyści. Troszeczkę Bordeaux reklamowało spalonego, ale sędzia boczny pokazywał grać dalej, także mogło się to lepiej skończyć. Groklin remisuje z Bordeaux 0-0. Ménage i Riera obaj ucierpieli w tym starciu. Zmiana w drużynie gości. Schodzi z boiska właśnie Albert Riera. A na jego miejsce Juan Pablo Francia. No cóż, drodzy Państwo, Michel Pavon jednoznacznie daje znak tą zmianą, że zamierza zaatakować. Francja, Argentyńczyk, to jeden z nowych objawień w drużynie Bordeaux, znakomity napastnik. Mila ściąga więc pomocnika, wprowadza za niego napastnika, Michel Pavon. Teraz Fontuno, groźnie, odbita piłka od Mili. Mavuba, Mavuba. Tutaj przy tej zmianie powiem szczerze, że nie dziwię się trenerowi, bo Groklin już nie ma tyle sytuacji bramkowych, co w pierwszej połowie. Nie może sobie poradzić właśnie z defensywą Bordeaux i będzie szukał bramki, czy dlatego wpuścił napastnika, szukać bramki na wyjeździe. Mimo że grają w dziesiątkę, dobrze radzą sobie zawodnicy Bordeaux. Ale tego na boisku tak nie widać, że jednak przewaga jednego zawodnika. No na nasze nieszczęście nie udało się bezpośrednio przełożyć tej straty drużyny Bordeaux na nasze korzyści bramkowe. Rasiak teraz wraca się za Bruno Basto. Celades. Mavuba. Mila zabiera mu piłkę. Do Rasiaka, ten przegrywa pojedynek główkowy z Caneirą. Francja. Szamak. Piechniak. Piechniak, indywidualna akcja. Piechniak już pod linią końcową. Piechniak jeszcze zabrał piłkę Portugalczykowi. Piotr Piechniak, dobra akcja Piechniaka. Ale złe, bardzo złe dośrodkowanie. Tak, można było więcej z tej sytuacji zrobić, tym bardziej, że na długim słupku Mila zamykał ładnie w środku, Rasiak z Moskałą. Można było więcej z tego zrobić. Ale Piechniak, zdaje się, nie widział tego. Był bardziej skupiony na piłce niż... Bardziej chciał strzelać niż podawać, a troszeczkę więcej spokoju, tym bardziej, że na to czas jeszcze był. Tak, był bardziej skupiony na piłce Piechniak niż na swoich kolegach w polu karnym. Križanac i Szamak. Twardo pracowali łokciami obaj. Križanac
niezadowolony z decyzji arbitra. Ten uznał, że Chorwat faulował. Giurietti. Kwadrans do końca. Pierwszy mecz trzeciej rundy Pucharu UEFA. Bordeaux. Piłka wrzucona w nasze pole karne. Złapał się za głowę Frank Giurietti. On wiedział, że to było dobre dośrodkowanie. Tak, bardzo niebezpieczny. Gdyby któryś wcześniej z zawodników ruszył, mogło być niebezpieczny. I wielkie powody do satysfakcji ma kilkudziesięcioosobowa grupka kibiców Bordeaux. Od bramki Liberta ich zawodnicy remisują na boisku w Grodzisku Wielkopolskim 0-0. Križanac. Pawlak. Jeszcze raz Iwica Križanac. Kozioł. Sedlaczek. Križanac. Długa piłka na lewo do Mili. Sebastian Mila. Indywidualnie nie było faulu. Sedlaczek. Tam był Fondu, no teraz ma Wuba. Kozioł faulował go, może być kartka. Tak, żółta kartka dla Igora Kozioła. To był typowy faul taktyczny. Widział Igor Kozioł, że groźnie rozpędził się Mawuba, zobaczmy, i wyraźnie trafił w lewą nogę pomocnika Bordeaux nasz zawodnik. Celades i Giurietti przy piłce. Celades, Giurietti i Sedlaczek, piłka w naszym polu karnym. Pawlak, Sedlaczek, będziemy mieli rzut rożny dla gości. Juan Pablo Francia, on znakomicie wykonuje stałe fragmenty gry. Jest doskonały, jeśli chodzi o rzuty wolne, ale także rzuty rożne. Teraz 19-letni Argentyńczyk dośrodkowuje piłkę, na szczęście znowu Mila na krótkim słupku poradził sobie z takim dośrodkowaniem. Moskała nie przyjął piłki. Mawuba. Bruno Basto. Pawlak. Dobrze interweniuje, znakomicie odgrywa piłkę do Kozioła. Ale przy tym rzucie rożnym bardzo, bardzo odważnie Bordeaux zachowało się. Tutaj było dwóch zawodników na jednego Moskały z tyłu, także widać, że zaczynają wietrzyć swoją szansę w tym meczu, że nie tylko będą teraz bronili, bo od kilku minut już potrafią troszkę więcej zrobić niż w pierwszej połowie. Piłka na prawo do Fonduno, jest blisko niego Iwica Križanac. Fonduno oszukał Križanaca, ale na szczęście był tam także Sedlaczek. Bardzo dobra sekuracja. Skończyło się na rzucie rożnym i znowu Juan Pablo Francia. Zobaczmy. Wyborna technika Gwinejczyka. Kolejny rzut rożny dla Bordeaux. Drugi w odstępie kilkudziesięciu sekund. Piąty w ogóle w tym meczu. Francja. I znowu Mila. Wyjaśnia sytuację. W znakomitej większości, wykonując te rzuty rożne, piłkarze Bordeaux posyłali piłkę na krótki słupek, a tam właśnie jest nasz reprezentacyjny pomocnik. Francja teraz przy piłce. Do Giuriettiego. Giurietti jeszcze czeka. Nie dośrodkowuje. Trzyma piłkę pod naszym polem karnym. Giurietti jednak znakomicie jest już w naszym polu karnym. Groźnie Szemek! Liberda! Wybija piłkę Mynarz. To, co mówiłem wcześniej. Jest Bordeaux wietrzy swoją szansę tutaj. Strzał Marwana Szamaka. Ostry, nieprzyjemny. Liberda, czy to był błąd? No, wydaje mi się, mógł złapać tą piłkę, chyba że był zasłonięty. Nie. Na szczęście bez konsekwencji, nie najlepsze zachowanie Liberdy. Francja z rzutu rożnego i znowu Mila. Giurietti, Moskała, nie było faulu, Moskała. Może teraz szybka kontra, indywidualnie Moskała. Przewracany przez Mawubę i teraz będzie żółta kartka dla pomocnika gości. Wieszczycki do Piechniaka, już gramy, nie. Sędzia wróci. Tak, wróci do akcji.
Na przebój odważnie Moskała. To jest też jakiś może wyraz frustracji ze strony piłkarzy Groklinu. Oni są nieszalenie ambitni, walczą ze wszystkich sił i tak bardzo by chcieli ten mecz wygrać. 11 minut do końca, zmiana. Schodzi z boiska Tomasz Moskała, na jego miejsce Adrian Sikora. Sikora, dla którego jest to debiut w oficjalnym meczu Groklinu, który jest piłkarzem niezwykle szybkim. Może będzie okazja tę szybkość wykorzystać. To on został kupiony, aby zastąpić Andrzeja Niedzielana, który odszedł do NAC Nijmegen. No i oby mu się to udało. Sedlaczek. Zablokowana piłka, Pawlak do Menarza. No i obrońca Groklinu stracił tę piłkę. Zamiast dośrodkowania jest rzut z autu dla gości. Bruno Basto. Już agresywnie nasi zawodnicy. Już bezpardonowo Sikora. Atakował Caneire. Bruno Basto. Križanac. Križanac z Szamakiem. Szamak faulował, ale ucierpiał w tym starciu bardziej niż Križanac. Kozioł. Czterech naszych zawodników w polu karnym. Tam posyłana piłka. Wieszczycki głową. Popychany z tyłu Wieszczycki był, bo wydaje mi się, światło bramki miał dobrą okazję, żeby uderzyć i mogło się to skończyć. Proszę Państwa, czy to była sytuacja na rzut karny? Nie, nie, nie. Na pewno nie. 10 minut do końca od bramki Ulrich Ramé. Menarz. Jeszcze raz Sikora. Poza boiskiem teraz Marwan Szamak. Udzielana mu pomoc medyczna. Bordowiec w dziewiątkę. Ale już za chwilę Marokańczyk wróci do gry. Bordo w komplecie, czyli w tej sytuacji w dziesiątkę. Celades. Źle Hiszpan i Radek Menarz z autu. Nie, już Piechniak wznowił grę, nie czekając na Menarza. Križanac i Fontuno. Niebezpiecznie teraz pędzi kilku piłkarzy Bordo prawą stroną boiska. Mavuba. Z prawej strony jest Jurietti, do niego piłka, Križanac. On nie pozwolił, bo nigdy nie pozwala w takich sytuacjach, aby rywal przejął piłkę. Liberda od bramki. Może doczekamy się jeszcze jakiejś okazji, ale w tej chwili sporo wskazuje na to, że Groklinowi może nie udać się zdobyć bramki w tym pierwszym meczu. Wieszczycki. Caneira. Ręka była. Ręką zagrywał Caneira. No jest, no i wyborna sytuacja dla no. Sebastiana Mili. Mówił o tym w przerwie Bogusław Kaczmarek, były trener Groklinu, że nie ma rzutów wolnych. No i jest, teraz rzut wolny. Całkiem przypadkowy zresztą, bo na napastnikach, czego też również się wymaga w dzisiejszej piłce, żeby jeden czy drugi rzut wolny dla drużyny zrobili. Natychmiast Duszan Radolski coś pokazuje swoim piłkarzom, udziela jakiejś instrukcji. Czy Tomasz Wieszczycki, czy Sebastian Mila, może jakoś inaczej rozegramy ten stały fragment gry. Wydaje się jednak, że Mila spróbuje powtórzyć strzał życia jak na razie z Manchesteru. Na City of Manchester Stadium pokonał Davida Simana. Oby teraz pokonał Ulricha Ramé. 83. minuta meczu. Groklin Bordeaux 0-0. Mila Ramé. Ta mina pomocnika Groklinu mówi wszystko. To nie był jego najlepszy strzał. Zobaczcie Państwo raz jeszcze w powtórce. Bez problemów Ramé. No, był przygotowany już na to. Wiedział, jak Mila uderza rzuty wolne i już był przygotowany na ten strzał. Odrobił lekcję Ulrich Ramé. Nie popełnił błędu Davida Simana. Tak, tylko że wydaje mi się, cała drużyna jest przygotowana do dzisiejszego spotkania bardzo dobrze. Oni grają bardzo ekonomicznie, taktycznie bardzo dobrze. Wiedzą, czym Groklin może zagrozić im w tej sytuacji, dlatego... Piechniak w pole karne, Sikora!
dlatego są bardzo dobrze przygotowani i to nie tylko od bramkarza, ale cały zespół. Widać, jak się poruszają po boisku, obrona jak współpracuje bardzo dobrze, także to nie jest przypadek, że mamy 83. minutę i jest 0-0. Mila do Sikory, nie ma spalonego, Sikora w polu karnym, wychodzi gramę, Sikora stracił piłkę. Złe zachowanie Adriana Sikory, szkoda tej szansy. Szkoda, jest młody chłopak, może troszeczkę jeszcze tremy ma, ale mógł, no, to była sytuacja praktycznie bramkowa, którą trzeba było wykorzystać. Może powinien lobować Remę, przecież on wychodził do niego, Sikora musiał to widzieć. No zbyt duży kąt chyba był, żeby lobować bramkarza. Remę od bramki. Szamak i Križanac, urywa się Marokańczyk, w środku jest Fontuno. Szamak już w naszym polu karnym, bardzo groźnie Francja, Fontuno! Liberda broni! Złapał się za głowę Pascal Fontuno, no teraz fenomenalnie Mariusz Liberda. Mila wybija piłkę poza boisko, chociaż adresował ją w kierunku naszych napastników. Adam Liberda tutaj. Zasłużył na wielkie brawa. Tak, tak, bardzo dobrze to obronił, skrócił kąt, ale podejrzewam, że doznał urazu barku przy tej sytuacji. Trzyma się za prawy bark w tej chwili, tego nasze kamery nie pokazują. Mariusz Liberda, spójrzmy, czy... Tak, dostał piłką, już wstał Liberda. Nie sygnalizuje konieczności udzielania mu pomocy medycznej. Może po prostu bolał go bark po mocnym uderzeniu Fontuno, jak sądzisz? Jest taka możliwość? Nie, nie sądzę, nie sądzę. Bardziej łokciem uderzył o murawę i po prostu gdzieś odniósł jakiś lekki uraz. Bruno Basto w pole karne, Liberda. Skutecznie. Teraz daleko od własnej bramki. 5 minut do końca. Caneira i Rasiak. Odpychany był Grzegorz Rasiak. Łokciem zagrał Caneira. Mamy rzut wolny. Teraz chyba wszystko, o czym możemy marzyć, to wynik 1-0. Kozioł. Menaż. Przy nim Francja. Menaż, dośrodkowanie. Za mocne. I kolejny raz od bramki Ulrich Ramę. Oto Lumir Sedlaczek. I Sebastian Mila. Igor Kozioł. Nie jest to na pewno idealny mecz Groklinu. Nie wszystko układa się tak dobrze, jak piłkarze Duszana Radolskiego by chcieli. Giurietti. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. To stara piłkarska zasada, a Bordeaux dzisiaj nie pozwala na wiele. Wyciągnęli wnioski z pierwszej części gry piłkarza Michela Pohona. To, co mówiłem w pierwszej połowie po zejściu zawodnika po czerwonej kartce, okazało się, że w dziesiątkę sobie bardzo dobrze radzą i ta piłkarska prawda czasami się sprawdza i mamy 87. minutę i wydaje mi się, że to się potwierdza. Ba, można zaryzykować stwierdzenie, że w dziesiątkę Bordeaux dzisiaj prezentuje się lepiej niż w jedenastkę. Bieszczycki. Križanac. Do Sedlaczka. Ten ma trochę miejsca. Sedlaczek, dośrodkowanie do Sikory, ale Ramę żadną miarą nie mógł dopuścić Sikory do strzału w takiej sytuacji. Coraz bliżej końca meczu. Coraz bliżej utrzymania status quo, bo tak naprawdę wynik 0-0. Sikora, może będzie jednak gol. Sikora do Mili. Mila w polu karnym. Zablokowany przez Giurettiego. Rzut rożny. To 0-0 to nie jest taki bardzo zły wynik, ale na pewno, jeśli takim wynikiem skończy się mecz, będziemy czuli niedosyt. Przy tych sytuacjach, które Dyskobolia miała w pierwszej połowie, wydaje mi się, że będzie bardzo duży niedosyt, bo okazji mieli sporo, a wiadomo, bramki się liczą. Lumir Sedlaczek, może teraz będzie szansa na bramkę. Sedlaczek! Caneira, dobrze. Pawlak, jeszcze raz da szansę do dośrodkowania Sedlaczkowi. Nie, ten krótko do Mili, czy zdąży Sebastian Mila? Walczył ofiarnie, ale nie zdążył. 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Nie zmienia się wynik, który widzą Państwo w lewym
górnym rogu ekranu. Groklin nie zdobył bramki Bordeaux. Bordeaux nie strzeliło gola Groklinowi w Grodzisku Wielkopolskim. Kozioł. Sikora. Celades teraz faulowany przez Piechniaka. Twardo upadł na boisko Albert Celades. Bardzo nieprzyjemny upadek. Dwie minuty dolicza sędzia do tych regulaminowych 90, a więc jeszcze trzy przed nami. Groklin Bordeaux 0-0. Pierwszy mecz trzeciej rundy Pucharu UEFA. Caneira. Pod nasze pole karne Fontuno. Krzyżanac pewnie pozwoli piłce opuścić boisko, nie? Widząc, że nie ma blisko żadnego rywala, przejął piłkę do Rasiaka. Ten dobrze do Sikory, jest trzech naszych zawodników. Sikora do Mili, Mila i Giulietti. Trochę Sikora za szybko zagrał. Mógł jeszcze pociągnąć bardziej i wtedy by więcej Mila, który po skrzydle wchodził, mógł lepiej dośrodkować. Sedlaczek. Celades. Kontratak Bordeaux. Fontuno do Celadesa. Szamak w polu karnym. Szamak i gol, proszę Państwa. Marwan Szamak. To jest to, co jest w piłce nożnej najgorsze. 90. minuta meczu. Wściekłość na arbitra. Teraz wściekli na Sedlaczka koledzy. Bordeaux strzela nam gola w ostatniej minucie pierwszego meczu. Marwan Szamak, zobaczmy, Celades, nie było spalonego. Minął Liberdę. I stało się to, co mogło stać się najgorszego. Perfekcyjnie wyprowadzony kontratak Bordeaux. Tracimy gola w ostatniej minucie. Jak to mówić, że piłka nożna jest sprawiedliwa? To jest to, co wspominałem na początku meczu. Czy w trakcie pierwszej połowy, że jednak tych sytuacji, które Groklin miał mógł wykorzystać, nie wykorzystał. Jest 91. minuta meczu. Nieszczęśliwy wynik dla dyskoboli. 0-1. Niezasłużona ta bramka z przebiegu spotkania. Ulrich Ramé. Ale cóż, liczy się to, co jest w bramce. No i proszę Państwa, koniec meczu. Teraz Frank Giulietti aż przez chwilę nie mógł uwierzyć w to, co się stało. A stało się coś, no coś fatalnego, szczególnie w ostatnich minutach meczu. 0-0, które nie było takim złym wynikiem, zrobiło się 0-1. Marwan Szamak przesądził o tym, że Bordeaux wygrywa w pierwszym meczu trzeciej rundy Pucharu UEFA. Jeszcze wszystko przed nami. Rewanżowe spotkanie 3 marca w Bordeaux. Ale tą ostatnią sytuacją bardzo sobie skomplikowaliśmy życie po tym pierwszym meczu. Adam, co można powiedzieć po takim spotkaniu? Mieliśmy przewagę. Powinniśmy to spotkanie wygrać, a je przegrywamy. To jest dla... Też również jako zawodnik przeżywałem różne chwile i to jest najgorsze dla piłkarza, co może być. Koniec meczu i przy tylu sytuacjach, przy prowadzeniu gry, przy możliwościach do zdobycia bramek, okazało się, że z boiska się schodzi przegranym, dlatego widać po zawodnikach, którzy schodzą, którzy głowę spuszczone mają. To jest dramat piłkarzy Groklinu Dyskoboli. A teraz, proszę Państwa, przy Marcinie Fetku jest Sebastian Mila. Proszę Państwa, mina Sebastiana Mili mówi wszystko po tym spotkaniu. Sebastian, jak to się stało, że w drugiej połowie graliście przecież całą połowę w przewadze jednego